pojawiał na kanale YouTube'owym Super Expressu, nie tylko jako gość, ale także jako gospodarz. Co możemy powiedzieć o pana nowym programie? Dziękuję za tę zapowiedź. Jest to program eksperymentalny, dlatego że ja nigdy nie miałem do czynienia z programem internetowym. Zawsze byłem wierny telewizji, która już odchodzi do historii, bo o wiele łatwiej jest obserwować internet w każdym miejscu, w pociągu, w pracy, gdziekolwiek. I w czasie przede wszystkim, w tym, w którym my akurat chcemy mieć dostęp do danego materiału, prawda? Więc to jest ta wygoda, która i poza tym interaktywność, którą internet daje, a której nie daje telewizja pomimo najrozmaitszych prób. Stąd z takim zaciekawieniem podchodzę do tego. Nagrałem już pierwszy program, wychodzący właśnie z tego, co się dzieje, czyli